Cześć, witajcie ludziska, z tej strony jak zwykle Byku i jak widzicie będziemy teraz grali w Maxa Payne'a. No cóż, ciekaw jestem co pomyśleliście jak zobaczyliście właśnie ten ekran, te menu główne, bo nie wiem czy to jest tak znana gra. Raczej jest, znaczy przynajmniej teraz, bo tak na dobrą sprawę niedawno wyszła trzecia część tej serii całej i no... W jakimś tam stopniu wszyscy się tym jarali. Ja pomyślałem, że warto wrócić do korzeni. Przypomnieć sobie o co w ogóle chodziło właśnie w jedynce w Maxie Payne. Jaka tam była fabuła, od czego to się zaczęło. W trójkę jeszcze nie grałem, ponieważ w ogóle wątpię, że mój komputer jakkolwiek to uciągnął. A już nawet o nagrywaniu w trakcie grania to nawet nie wspominam. To było jakieś piekło prawdopodobnie. No ale mniejsza, wróćmy już do jedynki. Cóż mogę powiedzieć wam o tej grze? Została ona wydana w 2001 roku przez Take-Two Interactive. Natomiast ludzie odpowiedzialni za jej napisanie to uczestnicy, właściwie członkowie Remedy Entertainment. Więc to oni byli odpowiedzialni za produkcję. Początkowo, nie Rockstar. Tak dla waszej wiadomości, jeśli ktoś nie wiedziałby. No gra ma 11 lat, czyli no klasyk, staruszek, tak jak mówię, że to właściwie tak na dobrą sprawę jest kolejna gra z moich młodych lat w gruncie rzeczy. Tak ją sobie zapamiętałem. No mówiąc szczerze, moja pierwsza styczność z nią to była możliwość zagrania w jej no, tak naprawdę piracką wersję, pewnie kupną ze stadionu i tam było spolszczenie, owszem, było spolszczenie, ale polegało ono na tym, że jakiś gościu, jeden po prostu, nie wiem, postanowił, że podłoży, znaczy nagra siebie wszystkie teksty z gry, nie wiem, w trzech konfiguracjach swojego głosu, w sensie wyższym, niższym, średnim, liczmy, w ten sposób i po prostu to wszystko wrzuci i tak będzie wyglądało spolszczenie, no? Żebyście to słyszeli, byście się chyba załamali, tak jak ja to wtedy zrobiłem, ale no, wiecie. Gra była świetna, więc niektóre takie potknięcia się wybaczało, tym bardziej, że to nie była wina gry, tylko jakby tego, kto ją tak słabo spolszczył wtedy. No, na szczęście teraz już mam do czynienia z oryginałem. Pudełeczko sobie leży przede mną. Chyba to było wydane przez Cenegę w kolekcji klasyki. No i generalnie ma już spolszczenie takie bardziej profesjonalne, chociaż no, pewnie zauważycie, że niektórzy aktorzy w tym uczestniczący mogliby się postarać bardziej. No, ale to już jest jakiś taki mankament polskich spolszczeń, prawda? Troszeczkę. Niewiele jest takich naprawdę dobrych. No tak czy siak, jeżeli będę chwalił poziom spolszczenia, no to po prostu prawdopodobnie będziecie musieli wziąć poprawkę na to, że początkowo miałem no, spolszczenie totalnie do bani. No tak czy inaczej, to były dawne czasy. Teraz to już się pozmieniało. I co? Może nie będę tracił więcej waszego czasu, tylko od razu przejdziemy do nowej gry. Oczywiście gram na najwyższych ustawieniach graficznych, ale no to jako, że to jest 11-letnia gra, no to wiadomo, nie ma się co jakiś szał spodziewać. Wybór poziomu trudności. Czemu ja mam tylko jeden poziom trudności do wybrania, gro? Czemu? Ja bym chciał na zimnym trupie na przykład zagrać. Okazuje się, że nie. Najpierw musimy przejść ten tryb. No jest to smutne dla mnie. No ale dobra. Wciskamy, oglądamy. Co tam będzie? Ha, widać ekrany wczytywania. Miła zmiana po Half-Life'ie, co ludziska. No dobra. Zobaczmy, gro, czym w nas rzucisz. Wybuchem rzuci. No. Odłamkowy ładuj. Uwaga, sprawdzić co się dzieje przy Azir Plaza. Potwierdzam. Jaka piękna woda na dole. Azir Plaza, powtarzam, Azir Plaza. Urok starych gier. Widać jakieś kłopoty przy Azir Plaza. Strzelanina na dachu, strzały przy Azir Plaza. Powtarzam, strzały przy Azir Plaza. Walą jak na wojnie. Zresztą to się nie chodzi. Aha.
wozy poruszają się bez dźwięku silników. Fajnie, fajnie. Potrzebne wsparcie. Centrala, przyślijcie dodatkowe jednostki. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę to powtórzyć. Proszę powtórzyć. Uwaga wszystkie jednostki. Alarm. Funkcjonariusz przy Azir Plaza w niebezpieczeństwie. Powtarzam. Azir Plaza. Co to za jakiś rozsądek tam włączył? Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło. Aha, czyli zaczynamy od końca. Żeby jednak miało to jakiś sens, muszę się cofnąć o 3 lata. Zabiegi. Do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie. Jak widzicie, fabuła będzie nam przekazywana głównie przez takie właśnie komiksy, jak widzieliście. A akcja będzie w formie gry. Mi się to osobiście podoba. Mam nadzieję, że wam również. Ciekawe podejście. Pracowałem wtedy w nowojorskiej policji. Manhattan. Posterunek Midtown Północ. Przedsionek piekła. Kiedy zacznie pan dla mnie pracować, detektywie Payne? Jako tajniak w jakiejś dziurze. Wybacz, Alex. Michelle i mała są ważniejsze. Widzisz? To moja ostatnia fajka. Palenie szkodzi dziecku. Prawdziwy z ciebie harcerz, Max. Do zobaczenia, Alex. Jesteśmy umówieni na pokera w czwartek, tak? Znów wyjdziesz spłukany. Żyło mi się dobrze. Zachód słońca w piękny letni dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy. Głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki, w Jersey. Piękna żona i córeczka. Amerykański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem! Ale sny lubią się zamieniać w koszmary, gdy tylko odwrócisz wzrok. Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. No i tak, ludziska, przekonajcie się, Michelle, skarbie, jesteś w domu? Naprawdę mroczną fabułę. I właśnie za to ją tak polubiłem, między innymi. No, już widzimy, że coś tutaj się złego działo. Jeszcze wam tylko powiem o jednej takiej sprawie niemiłej, która mnie tutaj spotkała przy próbie odpalenia tej gry po raz pierwszy na tym komputerze, na Windowsie 7. Otóż wszystkie dźwięki się okropnie ścinały, więc okazało się, że przed nagrywaniem muszę to naprawić jakoś. Okazało się, że jest to dosyć znany, powszechny błąd, po prostu silnik gry jakimś dziwnym trafem nie chciał poprawnie odtwarzać dźwięków na Windowsie 7 i Vista. Z tym, że no, ktoś już zrobił programik nawet taki wsadowy do konsoli Windowsowskiej, żeby to wszystko ładnie, prawda, pozamieniać, przekonwertować po prostu te dźwięki na chyba WAV. No ale okazało się, że kontrola konta użytkownika niestety blokowała mi ten programik. No i tutaj taki mały bro tip, po prostu jeżeli macie taki sam problem jak ja, no to wyłączcie po prostu kontrolę konta użytkownika i wszystko powinno być ok. No, także to w sumie tyle. Więc miejmy nadzieję, że to były po prostu złe, dobrego początki. No, otwórzmy szafki. Nic tu nie ma tak jak trzymać. Nic w szafkach, powietrze właściwie. Co to jest? Bajzer. No dobre pytanie, sprawdź. Na ścianie narysowano coś paskudnego. Zapowiedź przyszłych wydarzeń. Strzykawka z trucizną. Magiczny symbol pełen ohydnych znaczeń. Oj tak. Jeszcze parę razy się z nim zetkniemy. Tę grę przechodziłem chyba 3 razy w swoim żywocie. Mimo że nie wciągnęła mnie tak jak Half-Life, to naprawdę myślę, że jest warta kolejnego podejścia i przeżycia tego jeszcze raz. Ktoś włamał się do mojego domu. Wezwij policję. Czy to pan Payne? Tak. Nie, zębowa wróżka. Jest w środku, proszę. Świetnie. Niestety nie mogę panu pomóc. Kto mówi? Halo? Jakaś pani z infolinii, kurczę. Okej. Okay. F1 umożliwia przejrzenie opowieści później. Aha, no to się może przydać.
Też jeżeli coś jest, powiedzmy, źle z poziomami dźwięków, to też krzyczcie tam w komentarzach, czy po prostu, nie wiem, dajcie mi jakoś znać. Bo, no, wiadomo, próbowałem to ładnie ustawić, ale no, nikt nie powiedział, że mi się udało. Wzięliśmy strzelbę, więc już mamy właściwie czym się bronić. Też atakować. Czemu nie? Cóż to jest? Czemu ja tu nie mogę żadnej interakcji przeprowadzić? A, mogę telewizor włączyć. Tak, poziom interakcji w sumie był całkiem... Właściwie jest całkiem duży, jak na grę, która ma 11 lat. Więc tutaj plus również. Piękny ogień, po prostu. O, słyszałem jakieś hałasy. Nie dotykaj mojego dziecka! Nie masz się! Nie! Michel! No nie, no. Żartujecie sobie? Nie, Max! No, dziecka się nie zabija. No już lecę, pędzę, biegnę. Michel! O, świetnie. No super, może weźmiemy prysznic. O, nawet można. Załatwiecie! Taki średni pomysł. Stój! Policja, rzuć broń! Umrze! Co to za świr? No zbytniego cela to nie mają. O, kurczę, nie, nie mówcie. Przez dwóch takich knypków. Nie, 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 nie. Co jest twoja córka, Max? Ciała upadłych aniołów! Co takiego? Wow, epic nie, slow motion. Nie, nie, o Boże, Michel, skarbie! Zaraz, zaraz, już w tę stronę poszedłem, ale Max i tak się skarbił. No tak, zabili mu żonę i córkę. No i chyba się mniej więcej już domyślacie, skąd ta mroczność fabuły wynika. Amerykański sen zmienił się w koszmar. Epicki krzyk. To było 3 lata temu. W jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. Mordercy byli naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem, Valkyrium. Po pogrzebie powiedziałem Alexowi, że przychodzę do DEA. Przez 3 długie lata pracowaliśmy nad sprawą Valkyrii. Aż wreszcie 2 miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Punchinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. Część pierwsza, amerykański sen, rozdział pierwszy, stacja Roscoe Street. No dobrze. Nie wiem, ludziska, czy czujecie tą całą mroczność i przytłaczający klimat tej fabuły, bo ja już tak. Może dlatego, że już w tę grę grałem, ale chyba mam też się to powinno udzielić. Zobaczymy, mam taką nadzieję szczerą. Prawda, fabuła w jedynce jest po prostu, moim skromnym zdaniem, 100 razy lepsza od fabuły w dwójce. W trójkę nie grałem, ale podejrzewam, że w trójce jest jeszcze słabiej z fabuły. Przyszedłem z zimnego mroku. Na zewnątrz miasto przypominało okrutnego potwora. Powoli wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery. Starałem się dotrzeć do źródła narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją. Tylko oni w tym zawszonym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Mówi Bibi, coś ważnego stało się z Jackiem Lupino. Musisz się natychmiast spotkać z Alexem na stacji Roscoe Street. Nie rozmawiałem osobiście z Alexem, odkąd zacząłem działać jako tajniak. Na zewnątrz robiło się coraz zimniej. Zimniej niż w sercu diabła. Na ziemię sypał się lód, jakby niebo miało się zawalić. Wszyscy szukali schronienia, oczekując rychłego końca świata. No, trochę tak jak teraz. Wcale nie było lepiej. To przeczucie uderzyło mnie, niczym kula wystrzelona z bliska w twarz. Coś tu było nie tak. Skąd on wie, jak to jest mieć kulę wystrzeloną prosto w twarz? Beretta niespokojnie drżała pod płaszczem. Ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. No dobrze. Przyjechaliśmy metrem, mieliśmy też otoczenie z treningu w tej grze. Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go podszukać. Trening przechodziłem
Tutaj już 6 razy testując właśnie po prostu ustawienia dźwięków i wszystko. No ale tu myślałem sobie, że nie będę was po prostu zanudzał tym treningiem, bo tam podstawy zarządzania maksem, tak to nazwijmy. No to dosyć niebezpiecznie jest. Czemu on się nie zatrzymał? To jest stacja metra do Diaska. Personelowy. Oho, jakie ja mam po prostu przeczucie. Strzały, znaczy no, kule w ścianie i krew. No to już trafiliśmy pięknie. Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć no. Alexa. Dziarską masz koszulę, Max, muszę ci powiedzieć. Boska sprawa. Fajny medalik, też noszę medalik. Mamy coś wspólnego. Amunicja do berety, dobrze, przyda się jak najbardziej. Gdzie posiałeś swoją strzelbę, chłopie? Powinna się umieć mówić. No jak mówiłem, poziom interakcji tutaj jest ogółem dosyć spory. Więc na to nie ma co narzekać. Kolejna strzykawka, chyba z motywem miecza i Valkyria, no. Wokół tego się to wszystko będzie kręciło. Na dobrą sprawę, zbite lustra. No dobra. W każdym razie ten, kto to malował, był bardziej utalentowany niż ci goście w domu Maxa. Tabletki mogły na jakiś czas powstrzymać ból. Aha, dostaliśmy painkillersy. Jak już tam napisałem w opisie, Max jest po prostu ekspertem odłychania tego na tony. Jaki dwóch gości już się na nas rzuca, a my włączamy slow motion i po prostu do nich strzelamy. Tak, trzeba było jeszcze trafiać raz na jakiś czas, ale to akurat jest... Powiedzmy jakiś problem. Bywa, o, dobra, pięknie. Tak, takie ujęcia kamery są naprawdę, znaczy może inaczej. Kiedyś robiły w ogóle niesamowite wrażenia, a teraz są naprawdę udane. Wciąż. Bardzo miło się je ogląda w słownionym tempie i w ogóle. Jesteśmy chyba nową broń, tak mi się coś zdaje. Desert Eagle. Dosyć mocarną notabene. No i co, widzieliście właściwie to, dlaczego cała gra zyskała taką popularność ogółem, czyli po prostu wyłączyłem to, bo mnie denerwowało, było słychać z daleka. Czyli właśnie to całe slow motion. Wiecie, spowolnienie jak w Matrixie, jak to mówią ludzie. Byłem, tak? No, słychać strzały. Prezydent, no coś tu by działo. No tak, oczywiście. Wyskoczył za rogu w spowolnionym w ogóle trybie. A ten i tak zdążył go dopaść. To jest wredne. O, ten jak oberwał. Fajnie, fajnie. Podnieśmy amunicję. Brutale zabili ochroniarza. To też ciekawe, że... Co, czyżby ludzie odpowiedzialni za tę grę? Jakim dziwnym trafem? Mi się zdaje, że to oni. Cóż, reklamy, okej. Hej, panowie! Ale widać kulę w ścianie, świetna sprawa. Nie lubiacie się, słyszycie? Wszystko w porządku? O, siema! Nie, a, to ja myślałem, że ty jesteś ten, nasz. Ej, dobra, nieważne. Tego nie było. Nie mogę przejść. No dobra, idziemy dalej w takim razie, przeszedłem broń. Magazynki widzicie? Jednak jak na tamte czasy, to naprawdę położyli całkiem spory nacisk na szczegóły. Więc chwali im się tak najbardziej. Słychać gwizdy jakieś? Stół! Ten ma dubeltówkę, dostał prosto w twarz. Ale się nazywa Mincela. Tak chyba napoje... Nie działają tak jak w Half-Life'ie, tym dodatku Black Mesa. Niestety. Puknijmy painkillersa, zobaczycie jak to działa. Właśnie w ten sposób. Tutaj mamy takie jakby polewy, w lewym dolnym rogu mamy wskaźnik zdrowia tak jakby. I właśnie painkillersy sprawiają, że... Zamek szyfrowy, zapiszczał szyderczo. Nie znałem właściwego kodu. A tak, te teksty są dobre. Podejrzewam, że znam ten kod, drogi Maxie.
Ale no, wiadomo, musisz poszukać, więc szukaj. Co ty? Nic takiego, spoko. Spokojnie, panowie, jak na wojnie. Wow, jak on uciekł. Ale bojer, no dobra, tego się nie spodziewałem. Połowa życia poszła. Sobie. Dala ode mnie w każdym razie. Co? Gdzie ty się chowasz? Tutaj. O, ile was tu jest? Tam jest jakiś śpioch. Wygląda jakby spała tutaj strzelanina. Jest dopiero, musiał go zmus. Dobra, gdzie jest ten trzeci wariat? O, on nie śpi. No, spoko. Szukając Alexa, wpakowałem się w sam środek jakiegoś wielkiego skoku. Właśnie widzę, Max. A to też ciekawe, tamten... Coś tu jest podejrzane. No dobrze, że nam dali painkillersy. Uchnij sobie. Pięknie, znów jesteśmy zdrowi. Co się tu dzieje? Nasz skok na bank Rasko narobi sporo szumu. Trudna robota, ale dają no. Tyle, że ryzyko się opłaca. Grunt to wiedzieć, kiedy się zjawić. Menu wyboru broni działa właściwie tak jak w Half-Life'ie. Trzeba wybrać klawiszem numerycznym i nacisnąć przycisk myszy. O, ktoś to żyga chyba. Uroczo. No i co, jak ja mam was zabić? Pięknie, ten już padł. Strzelamy z dwóch pistoletów, pięknie. O, przeładuj Max. Brawo. Super. No to tych już mamy z głowy. U panów. Ślady krwi. Bramka była zamknięta. Musiałem znaleźć naszą inne dojście do tunelu. Jakby miejsce śmierci. Stary, znaczy no... Chciałem powiedzieć, że stary znany dobrze motyw, ale... Pamiętajmy, że... No... Jednak to było 11 lat temu, więc... Fajnie, że również o krew tutaj zadbali, tak to nazwijmy, powiedzmy sobie. Nie ma to jak popitalać po metrze ze śrutówką w łapie. Ten pociąg coś może zrobić. Zasilanie szyn zostało wyłączone. Musiałem je włączyć, żeby ruszyć ten wagon. Ktoś tu jest? Halo? To chyba jakiś magazynek jest tylko. A to też dobrze, bardzo dobrze. Akceptowalnie fatalnie. Trzeba przeładować coś? Nie, to się przeładowuje automatycznie. No dobra, fajnie. Tym chyba jeszcze pojedziemy, wiecie? Ale później. Jakiś dziwny silniczek słyszałem? Wow, to było dobre. Zapomniałem jak to... Idzie ta akcja. No, uratowaliśmy jednego naszego... Ocaliłeś mi życie. Co tu się dzieje? Masakra. Freda? Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu z... Chciałem powiedzieć Barneya z przyzwyczajenia, ale... z pomieszczenia kontrolnego, piętro wyżej. Pójdziesz tam okay. Ze mną. Jasne. Czemu nie? Chodź za mną. Musimy iść, proszę. Wow. Tak trochę się w Piotra Franceskiego bawisz, chłopie. A dobra, to mniejsza z tym. Cóż, co mogę... No, weź daj mi to otworzyć. Co mogę powiedzieć? No nie jest to Barney, no nie wygląda nawet jak Barney, ma wąsa w ogóle. No co do lektorów tutaj podkładających głosy, no... Wiadomo, akurat oryginalny język, czyli... Przepraszam, angielski, to no, był na wyższym poziomie, nawet sporo wyższym, ale co zrobić? Mówię, no... Mało jest gier, w których... Udało się! Tędy! Ej, uważaj! No właśnie. W których... O, już myślałem, że wyjdzie on sobie... A to skurczybyk. Może dokończę to zdanie, w których jest tłumaczenie polskie na wysokim poziomie, w sensie z podkładaniem głosów. Z dubbingiem. W końcu sobie przypomniałem, jak to się zwie. Gdzie jesteś? Nie macie. No dobra, nie macie, to ci nie ma. To są painkillersy, czemu nie? To jest nie fair, gro. Okej, statua wolności. Dobrze, że wody nie pokazali tutaj, bo... Ta woda w tej grze chyba trochę słabo wygląda. No widzicie, nawet to działa, no kurczę. Szacun dla nich. Wow, ile was tu jest? Więcej was Fred nie miał? Wow, nie, to jest złe, to jest złe.
rzucam się jak powalony, ale... Wow! Fajnie. Po wystrzeleniu w ten zbiorniczek z wodą ta wycieka. Fajna sprawa, tylko ciekawe, że się zatyka po jakimś czasie, a później... No nic, nic, wiadomo o co chodzi. A, chyba tyle w kwestii wezwania pomocy, coś mi się tak zdaje. Czy to są painkillersy? Jak to? Niki można też robić w ten sposób, czyli przewroty w bok właściwie. Niby w przód, ale w bok. O, ten trochę pomylił strony ciała, chciał usiąść tyłkiem na krześle, a tu przypadkiem głowa, prawda? Zdarza się. Widać twarz miał nie za specjalną, chłopak. Czy nie mogę wejść? No dobra, coś zostało tutaj. Coś tu jest? Nope. Coś... Jakiś wykrzyknik, ale co ja mam? Aha, kamerka. A to słyszałem tam na dole. Dobra, ten silniczek. O tak, painkillersy się przydadzą. To tylko od tego słyszę. Nie ma tutaj przełączania widoku, okej. Okay. Więc co, wciskamy to. To chyba zasili tę kolejkę. Wow, ale to się w ogóle wolno idzie ku górze. Leczę się. Teraz coś tu powinno się zmienić. Wagon rozświetlił się jak choinka. Włączyłem zasilanie. No i super, już wiemy gdzie mamy iść. Sobie tutaj wymyślili. Biedny telefon. Okej. Okay. No dobra, teraz jest pytanie. Czy tam się ktoś odrodzi i będzie z nami na drodze, czy to będzie takie proste, jak mogłoby być? Weźmy strzelbę na wszelki wypadek. Dobra, czyli będzie proste, tak jak mogłoby być. Fajnie, fajnie, podoba mi się tam. Niestety nasz towarzysz zginął tam po wpisaniu kodu, bo to była widocznie jedyne jego zadanie. Jaki dopracowany wagon w ogóle. Mogę tam pójść w ogóle? Czy te drzwi się zamkną i jeszcze nie otworzą? Dobra, zaryzykuję. A, Beretta, widzieliście? Warto zwiedzać każdy zakamarek dostępny w grze, bo to zawsze coś tam twórcy ciekawego mogą schować. Więc to jazda kolejką, znów jak w Half-Life. Widzicie ludziska jednak? Ja pokrewne gry dobieram. To nic, że to jest TPS, a Half-Life to był FPS. Ale mówiąc szczerze, lubię również gry, które mają właśnie widok z perspektywy trzeciej osoby. Tak trochę się wisi na ramieniu komuś, ale... Cię rzeczy. I tyle, jeśli chodzi o subtelność. Masz rację, Max. Tutaj było chyba ta dwójka gości sobie tutaj żygała. Wow. Ej, a wy skąd? Nagle z dwójki się trójka zrobiła. Z martwej dwójki żywa trójka. Świetnie, przynajmniej mnie chyba nie dziabnęli za mocno. A, to mogłem to wysadzić w ogóle, świetna sprawa. No nic. Tędy czy tędy? Nie, dobra, tędy nie mogę, więc muszę iść tędy. Okej. Na żywo z miejsca zbrodni, rozdział drugi. No widzicie, ludziska, idziemy jak burza. Właśnie, też ciekawa sprawa, że tutaj ta śnieżyca, która panuje, jest dosyć mocno znacząca. Także... Fajnie, że postawili zardzewiałe drzwi prowadziły do opuszczonej części stacji, zamkniętej od lat 40. Działo się tutaj coś bardzo niedobrego. Może dlatego Alex wybrał właśnie to miejsce na spotkanie ze mną. A może nie? Wkrótce miałem się dowiedzieć. Dobra, może ten odcinek się zakończy w tym miejscu, ale ja będę grał dalej, więc za chwileczkę do was wracam.